Siemaneczko! Z tej strony Dino Dustin. W dzisiejszym odcinku nagram filmik o spinozaurze. Spinozaur był to największy mięsożerny dinozaur. Osiągał od 13 do 15 metrów długości i 7 metrów wysokości. Jadł ryby i mięso. Nazwa spinozaur oznacza kolczasty jaszczur. Żył 97 miliona lat temu, późna kreda. Jego miejsca odnalezienia zostały znalezione w Egipcie, Maroko, Libii, Tunezji i Algerii. Znaleziska. Kilka fragmentarycznych szkieletów. Teraz Wam pokażę spinozaura w porównaniu do człowieka. Spinozaur chodził czasami na czterech, czasami na dwóch nogach. O! Tutaj macie pokazanego spinozaura przy człowieku. Widzicie, jaki duży? Robi wrażenie. Spinozaur miał grzebień na swoich plecach. Uważa się, że jego grzebień na plecach mógł służyć do ocieplania jego ciała lub zmniejszyć temperaturę swojego ciała. Spinozaur prowadził takie życie. Żył czasami pod wodą, czasami na lądzie. Żyły się rybami i mięsem. Spinozaur umiał nurkować i pływać w wodzie. Spinozaury były bardzo niebezpieczne. Może jadły ryby, ale też mięso. Spinozaury naprawdę są niebezpieczne. I szczęka przypomina trochę szczękę krokodyla, zauważyliście? Nazwa spinozaur oznacza kolczasty jaszczur. No to kończymy na tym odcinek. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Zostawicie subskrypcję, łapeczkę w górę i do widzenia. I życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam.